Drogi pochwiczanki, od wielu lat zajmuję się pochwicą i czasami mam wrażenie, że podobnie jak w średniowieczu, epidemia, pandemia była personifikowana. Wyobrażali sobie ludzie, że ta zaraza to jest jakaś postać. To była jakaś na przykład czarna śmierć. I tak mi się wydaje, że pochwica też może zostać przedstawiona jako postać. Ja bym przedstawił pochwicę jako blondę dziewczynkę z rozpuszczonymi włosami, biegnącą przez łąkę w niebieskiej sukience z wianuszkiem na głowie, która właśnie dopiero co wdepnęła w oset. Czyli połączenie efemerycznej, cudownej księżniczki z bólem zranionej nóżki. Czyli ktoś, kto powinien się cieszyć, radować, śmiać, kto powinien być szczęśliwy, płacze. Dlatego, drogie pochwiczanki, ja mam dla was dobrą wiadomość. Posiadam nie tylko maść na skaleczenie, ale plaster i środek przeciwbólowy. I to nie jest pomidor.